Dzień dobry, witają Państwa Marek Stefan, Układ Sił oraz Albert Świdziński, Strategy and Future. Wracamy z formatem rozmów Power Talks, czyli podsumowanie wybranych wydarzeń na arenie międzynarodowej. W ostatnim czasie nasza uwaga koncentrowała się na Europie, oczywiście na Azji. Do ciekawych wydarzeń doszło również na Bliskim Wschodzie, o tym również dzisiaj porozmawiamy. Ale zacznijmy może od kwestii związanych z globalnym systemem finansowym, bo tam ostatnio miało miejsce niemałe zamieszanie, które rozpoczęło się w Stanach Zjednoczonych, ale już w ostatnich dniach słyszymy niepokojące wieści również z sektora finansowego w Europie, które ogniskują się wokół kwestii Credit Suisse, jednego z 30 najważniejszych banków dla globalnego systemu finansowego, ale zacznijmy chronologicznie od początku, czyli od problemów Silicon Valley Bank, banku, który zajmował się finansowaniem amerykańskich startupów, między innymi z Doliny Krzemowej. No i ten bank znalazł się w tarapatach dość poważnych. Zresztą nie był to jedyny amerykański bank, który w ostatnim czasie w takich problemach się znalazł. Albercie, wiem, że też śledziłeś nieco te kwestie. Jak to skomentujesz, co o tym myślisz? Wiesz co, to tylko żeby uzupełnić, tak jak mówiłeś, to nie był jedyny amerykański bank w tamtym tygodniu, bo to znaczy to był jeszcze poprzedni tydzień, nie ten ostatni, tylko tydzień wcześniej. Przed 10 marca, tydzień kończący w piątek, 10 marca wypadał chyba. Na parę dni przed Silicon Valley upadły dwa inne amerykańskie banki. To były Silvergate i Signature Bank. I one zajmowały się... Szczególnie Silvergate zajmował się prawie wyłącznie kryptowalutami, czy przede wszystkim skupiał się na obsłudze klientów związanych z kryptowalutami. Signature też. No a potem był Silicon Valley Bank i to był chyba najszybszy bank run w historii, bo trwał 24 godziny właściwie. Panika rozpoczęła się w czwartek. W piątek bank, z tego co pamiętam, został zamknięty przez regulatorów. To jest o tyle ciekawe, może na szybko, żeby przedstawić, co się wydarzyło z Silvergate. Silvergate, tak jak powiedziałeś, obsługiwał startupy w którym stopniu. To był bank założony w Santa Clara w Kalifornii. Z tego, co zrozumiałem, było w dobrym tonie mieć tam konto, jak byłeś startupem. Więc to, co wydarzyło się tam, było moim zdaniem zbiegiem dwóch czynników. Po pierwsze polityki Fedu, podwyższania stóp procentowych, a po drugie nieodpowiedzialnych decyzji banku. Bo to działało mniej więcej tak, że venture capital, który wkładał pieniądze w startupy, wkłada ich dużo, startupy nie zawsze mogły wydawać te dziesiątki albo setki milionów dolarów z rundy finansowania, w związku z czym przelewały je do Silver Banku, do SVB, do Silicon Valley Bank. Zasadniczo w Stanach działa to tak, że pieniądze do 250 tysięcy dolarów są ubezpieczone gwarancjami bankowymi, są objęte gwarancjami bankowymi. W Europie to jest 100 tysięcy eurasów. Silicon Valley Bank, w związku z czym każdy, kto jest odpowiedzialny, nie powinien inwestować więcej niż 250 tysięcy wrzucać do banku, w sensie na konto, tak? Tylko jakoś rozprowadzać po bankach, w różne instrumenty finansowe i tak dalej. Silicon Valley Bank zachęcał swoich klientów do przelewania większej ilości gotówki. Tą gotówkę inwestował, a pamiętajmy, obligacje. Że w obligacje. Jego kapitalizacja bardzo wzrosła, bo najpierw był ten boom na rynku startupów, pamiętamy jak WeWork skończył, tak? Mnóstwo unicornów. W 2019 roku WeWork bardzo dostał w twarz. A potem przyszło luzowanie ilościowe w związku z COVID, więc pieniędzy było jeszcze więcej. I Silicon Valley Bank w teorii miał bardzo konserwatywne portfolio, bo ładował je w obligacje długoterminowe. Problem polega na tym, że ładował je w momencie, kiedy stopy procentowe w Stanach były bardzo niskie. No i problem pojawił się w momencie, kiedy... I one nie były takim chyba z definicji płynnym asetem, ale można było je sprzedać, jakby była potrzeba. Problem polega na tym, że kiedy skończyły się niskie stopy procentowe, zaczęły rosnąć, to te obligacje straciły płynność. Były oprocentowane znacznie niżej niż obecnie są oprocentowane obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych długoterminowe. A jednocześnie, w związku z czym, że poszły stopy procentowe do góry, to obsługa długu tych startupów również była bardziej kosztowna, więc one zasadniczo często jest tak, że potrzebują dużo pieniędzy, potrzebują dużo płynności, potrzebowały jeszcze więcej w związku z rosnącymi stopami procentowymi. I w pewnym momencie okazało się, że Silicon Valley Bank nie jest w stanie obsłużyć ilością gotówki, którą posiada zapotrzebowanie. W związku z czym pojawiła się potrzeba sprzedania papierów dłużnych, które posiadali, tylko że po raz kolejny one nie były płynne.
I z tego co wiem, Silicon Valley Bank próbował uniknąć sprzedawania tych papierów dłużnych, ale w końcu nie mógł. Sprzedał je za 21 miliardów dolarów, tracąc na tym pomiędzy 1,8 a 2,25 miliarda dolarów, różne źródła mówią inaczej. Albo ja źle interpretuję cyfry, ale wydaje mi się, że to był ten przedział. I ta informacja zaczęła się, i wtedy, kiedy to się wydarzyło, oni postanowili, że rozwodnią pulę akcji i zaczną tak, sprzedadzą dodatkową pulę akcji, żeby pozyskać finansowanie. Finansowanie szło źle, prawdopodobnie dlatego, że ludzie zaczynali się domyślać, że coś tam nie gra. No i w momencie, kiedy było trudno z finansowaniem, to było chyba na przestrzeni, naprawdę na bardzo krótkiej, w krótkim okresie, w krótkim czasie to się wydarzyło. W momencie, kiedy finansowanie, czy próba pozyskania finansowania, żeby pokryć tą dziurę ze sprzedania, ze stratą obligacji skarbowych się nie powiodła, informacje o tym, że źle zaczęły się wydostawać, no i rozpoczął się bankran. A że w Silicon Valley Bank, który ma też oddziały w Massachusetts i tak dalej, są bogaci ludzie, często przechowywali pieniądze, to efekt był taki, że były zdjęcia z tych bankranów, na przykład w jednym z bogatszych miast Massachusetts, i ludzie tłoczyli się pod tym bankiem i stał rząd zaparkowanych Porsche przed nim. Więc tak, natomiast problem polega na tym, że to zaburzyło zaufanie do systemu bankowego, a jednocześnie nie wiadomo w gruncie rzeczy, jak mają portfolio skonstruowane inne, te mniejsze banki w Stanach Zjednoczonych. Więc zaczął się robić duży problem i potem między innymi jest kolejny kalifornijski bank, nazywa się First Republic Bank, i on również znalazł się w problemie, a to z kolei, po raz kolejny, ja nie znam się na finansach zbyt dobrze. To wydaje mi się, że mój opis SVB jest prawidłowy, Silicon Valley, ale głębsza egzegeza wykracza poza moje zdolności poznawcze. Natomiast pojawiły się obawy o tak zwany contagion, czyli rozprzestrzenianie się tej zarazy, i wyrazem tego był, jak sądzę, kryzys Credit Suisse, który już wcześniej miał problemy. Już w zeszłym roku koszt ubezpieczenia, wskaźnik wyznaczający chyba skalę zagrożenia banku, wskaźnik kosztów ubezpieczenia się, coś w ten deseń, był bardzo wysoki dla Credit Suisse już w zeszłym roku. To pogorszyło się teraz po Silicon Valley. Credit Suisse został dofinansowany kwotą 54 miliardów dolarów przez Centralny Bank Szwajcarii. W zeszłym tygodniu, to była wtorek albo środa, ale i to nie pomogło. Pojawiły się plotki, że być może konieczne będzie wykupienie z Credit Suisse przez UBS albo przez BlackRock. BlackRock nie wyraził zainteresowania. W niedzielę pojawiły się informacje, że UBS jest gotowy, bank UBS jest gotowy wykupić Credit Suisse za miliard dolarów. Taką propozycję rzucili. Co oznaczało, że... Wall Street Journal mówił, że 3 miliardy dolarów. Tam się ta kwota wahała między miliard a 3 miliardy. Ale tak czy inaczej, to jest oczywiście niezwykle... Co było niesamowite, bo to oznacza, że cena akcji przy miliardzie dolarów, co było początkową ofertą UBS, potem chyba rzeczywiście została sprzedana za 3 miliardy dolarów. Ale to by oznaczało, że cena akcji Credit Suisse została wyceniona na 27 centów. W piątek akcje Credit Suisse były warte ponad 2 dolary, rok temu były warte 8 dolarów. No i oczywiście posiadacze akcji, Credit Suisse nie byli zachwyceni, ale przez ordę bank szwajcarski wiedział, że mogą nie być zachwyceni, w związku z czym centralnie ominął prawo, czy nagiął, czy złamał prawo, nie pytając się o zgodę, czy o opinię shareholderów, tylko przycisnął tą transakcję. I w tej sytuacji jesteśmy teraz. Jak wspominałeś dzisiaj podczas naszej rozmowy telefonicznej wcześniejszej, akcje UBS-u poleciały na łeb na szyję, ale to może ty możesz przejąć pałeczkę, że tak powiem. Dosłownie jednym zdaniem, bo też nie czuję się tutaj specjalistą od świata finansów, ale tak jak wspomniałeś, akcje UBS dzisiaj na otwarciu poleciały w dół, też zobaczymy, jakie będą konsekwencje tego kryzysu. No, część ekonomistów, ekspertów od finansów uspokaja, że te konsekwencje tego kryzysu, kryzysu zaufania do banków nie będą były aż tak drastyczne, jak te po upadku Lehman Brothers w 2008 roku. Jednak tutaj sytuacja Credit Suisse w Europie jest warta obserwowania, no dlatego, że tak jak wspomniałem na początku, jest to jeden z 30
najważniejszych banków dla światowego systemu finansowego, banku, który no jest też, z którym są powiązane liczne inne instytucje finansowe, i kryzys tego banku, czy też innych powiązanych z nim podmiotów, mógłby faktycznie mieć reperkusje daleko idące dla gospodarek państw, nie tylko strefy euro, całej Unii Europejskiej, ale także świata. Co w obecnych okolicznościach geopolitycznych, kiedy państwa Zachodu cały czas zmagają się z kolejnymi wyzwaniami związanymi nie tylko z radzeniem sobie ze skutkami pełzającej recesji, ale także z wsparciem finansowym i wojskowym Ukrainy, mogłoby być fatalną, absolutnie fatalną wiadomością dla Ukrainy przede wszystkim, ale także dla państw wschodniej flanki NATO, czyli tych wszystkich, które są położone w tej geopolitycznej strefie zgniotu. Zatem warto obserwować tę sytuację. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku Power Talks nie wrócimy do państwa za miesiąc z jakimiś bardzo negatywnymi informacjami w tym obszarze, ale obiecujemy, że będziemy z Albertem trzymać rękę na pulsie. Skoro jesteśmy... Ja może jeszcze tylko, zanim, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, zanim przeskoczymy, zmienimy temat, dodam jeszcze, że no istnieją cały czas poważne wątpliwości, znaczy z tego co wiem, to dzisiaj pojawiło się, jak przeglądałem Twittera, pojawiła się informacja, że rządy Stanów Zjednoczonych i państw europejskich poinformowało o stworzeniu dodatkowej linii swapowej, tak? Linii kredytowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a bankami państw europejskich, które też mogły wpłynąć na dostarczenie płynności tym bankom. Natomiast pamiętajmy, że jeszcze jeśli chodzi o banki europejskie, które mają problemy systemowo ważne, jak wspomniałeś, to jest gdzieś tam jeszcze Deutsche Bank, tak? który od dawna znajduje się, czy oceniany jest jako bank, który znajduje się w trudnej sytuacji. Swoją drogą Deutsche Bank zaproponował, że może wykupić część tam oddziałów Credit Suisse, czy część jakichś tam departamentów Credit Suisse, na co jeden z analityków finansowych stwierdził, że zderzenie ze sobą dwóch śmieciarek nie wytworzy Ferrari. A gdzieś za tym jest Bank of Japan, który, i to po raz kolejny, to wykracza poza moje zdolności analityczne, i potrafię powiedzieć, jak dokładnie, jaka jest natura problemów Bank of Japan, czy jak one są poważne, ale również mówi się, że jest to bank, który ma problemy. A w tym gdzieś jest właśnie recesja, tak? Bo teoretycznie pojawiły się głosy, że odpowiedzią na te problemy wynikające z ostrego podwyższania stóp procentowych powinny skutkować zaprzestaniem podwyższania ich dalej przez Rezerwę Federalną w USA czy przez Europejski Bank Centralny. Ale wcale nie jest pewne, czy tak będzie, bo recesja pozostaje problemem, więc mamy ciekawą sytuację, chociaż rzeczywiście systemowo, po raz kolejny, ja powtarzam to, co świecę światłem odbitym, mówię to, co mówią mądrzejsi, ale tak jak ja też znam tą opinię, o której ty wspominałeś, że systemowo to nie jest kryzys tak poważny, przynajmniej jeśli chodzi o sektor bankowy, jak ten, który miał miejsce w 2007-2008 roku. Rozpoczęliśmy naszą rozmowę od kwestii kondycji sektora finansowego w Stanach Zjednoczonych i od tych problemów, które również są w tym obszarze w Europie. Warto wspomnieć o ostatniej, niedawnej wizycie szefowej Komisji Europejskiej w Stanach Zjednoczonych. Ta wizyta zresztą była poprzedzona podróżą do Waszyngtonu kanclerza Scholza z nieformalną wizytą określoną jako robocza. A komisarz von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, udała się do Waszyngtonu, żeby rozmawiać z prezydentem Bidenem o kwestiach gospodarczych, ale przede wszystkim o kwestiach związanych z nową polityką przemysłową, którą Stany Zjednoczone konsekwentnie wdrażają od samego początku kadencji Bidena. Ta polityka, strategia, raczej tak należałoby ją określić, ma tutaj wiele odcieni, wiele nazw, Build Back Better, Made America, czy tak jak ostatnio ustawa o redukcji inflacji. Również Unia Europejska w ostatnich miesiącach zastanawia się nad tym, jak odpowiedzieć na ten plan, w jaki sposób chronić własne branże przemysłu, przede wszystkim tego, który jest określany jako przemysł czystej energii, zielony.
ten, na który Unia Europejska chce stawiać jako na przyszłościową gałąź gospodarki, która ma zapewnić Unii Europejskiej też wiodącą rolę, czy jedną z wiodących ról w kształtującym się nowym ładzie gospodarczym. No i między innymi o tych kwestiach von der Leyen rozmawiała z prezydentem Bidenem. Oczywiście jednym z kluczowych aspektów tych rozmów była sprawa ewentualnego poluzowania zapisów ustawy o redukcji inflacji w ten sposób, aby podmioty z Unii Europejskiej mogły korzystać z przynajmniej części subsydiów, które oferuje rząd Stanów Zjednoczonych. Te rozmowy od samego początku nie zwiastowały tutaj jakichś wielkich przełomów w tej kwestii. Amerykanie wciąż są dosyć konserwatywnie nastawieni, jeśli chodzi o wciąganie tak europejskich podmiotów do swojego programu. Raczej są zainteresowani tym, żeby te podmioty po prostu przenosiły swoją działalność, siedziby swoich firm do Stanów Zjednoczonych i korzystały z tamtejszych właśnie uwarunkowań i ulg. Natomiast podczas tej wizyty padło kilka ciekawych konkretów, między innymi oba podmioty, to znaczy, że zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone zobowiązały się do tego, żeby współpracować w zakresie sprowadzania krytycznych surowców, od których obie strony są uzależnione, przede wszystkim jeśli chodzi o kierunek chiński. Mowa tutaj o surowcach, które są kluczowe przy rozwoju technologii przyszłości, również tych zielonych technologii. Mowa tutaj o licie, mowa tutaj o innych materiałach i metalach ziem rzadkich. I między innymi właśnie informacje o tym, że tego typu porozumienie zostanie zawarte w przyszłości, miało tutaj to swój zapis, swój udział w oświadczeniu końcowym komisarz von der Leyen oraz prezydenta Bidena. No i tutaj jeszcze kontynuując ten wątek, warto podkreślić jedną kluczową rzecz, mianowicie von der Leyen tuż po powrocie ze Stanów Zjednoczonych cała Komisja Europejska ogłosiła nowy plan polityki przemysłowej Unii Europejskiej, Net Zero Industrial Act. Ta nowa ustawa ma za zadanie właśnie promować rozwój czystej technologii w Unii Europejskiej, no i zakłada, że do 2030 roku 40% tej czystej technologii, zielonej technologii w krajach unijnych będzie powstawać w obrębie bloku. Teoretycznie oczywiście te plany są bardzo ciekawe, natomiast one spotkały się od początku i wciąż się spotykają z licznymi zarzutami. 11 państw Unii Europejskiej sformułowało otwarte zarzuty, że tak naprawdę ten plan to jest powrót do polityki otwarcie interwencjonistycznej, strategii, która opiera się przede wszystkim na liberalizowaniu istniejących przez lata restrykcji, które uniemożliwiały szeroką pomoc rządów dla własnych gospodarek po to, by stworzyć w miarę dogodne warunki na jednolitym rynku, tak aby go nie zaburzać i nie faworyzować wysoko rozwiniętych państw kosztem tych mniej rozwiniętych. Ta polityka zasadniczo od tego odchodzi, to raz, więc pierwszy zarzut, jaki jest sformułowany, to taki, że te państwa, które mają rozbudowane gałęzi zielonego przemysłu, przede wszystkim Niemcy, ale nie tylko, no będą na tym korzystać oczywiście najbardziej. Co ciekawe, również w samych Niemczech ta strategia budzi wątpliwości, przede wszystkim ze strony liberałów, partii FDP, która jest jednym z najzagorzalszych krytyków tego planu. Natomiast co ciekawe, ze strony zielonych SDP czy CDU ten plan już nie jest tak ochoczo krytykowany. Oczywiście zobaczymy, w którą stronę ostatecznie skręci cała dyskusja wokół właśnie Net Zero Industrial Act. Niemniej mamy do czynienia z próbą faktycznie przebudowy jednolitego rynku, a złośliwi mogliby powiedzieć, że zaoraniem jednolitego rynku na rzecz właśnie państw wysoko rozwiniętych, które będą teraz dyktować rozwój, kierunki rozwoju unijnej gospodarki według własnych interesów. I zgodnie oczywiście z własną racją stanu, a koszty oczywiście tej transformacji energetycznej, która, to też warto podkreślić, przyspieszyła po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, no będą ponosić między innymi te państwa,
które również muszą ponosić inne bardzo wysokie koszty, na przykład związane z rozbudową własnego potencjału wojskowego. Zatem pojawia się poważny dylemat, w jaki sposób pogodzić z jednej strony rosnące koszty transformacji energetycznej z właśnie kwestią rozbudowy potencjału wojskowego, co przede wszystkim właśnie dotyczy wschodniej flanki NATO. A to wszystko nam zwiastuje gorące debaty i bardzo ostre spory wewnątrz Unii Europejskiej, no, które biorąc pod uwagę inne skumulowane przez lata kryzysy, z którymi zmagała się wspólnota i się wciąż z nimi zmaga, może dać efekt w postaci no właśnie kolejnego przesilenia, a być może nawet rozpadu wspólnoty albo coraz szybszego staczania się jej w kierunku nieistotności pewnego bytu, który funkcjonuje, ale odgrywa coraz mniejszą rolę w realnym świecie polityki. To taki mój wstęp, jeśli chodzi o tę wizytę von der Leyen, tę dyskusję. Wiem, że ty też obserwujesz te kwestie od już jakiegoś czasu i też uważasz je za istotne z punktu widzenia relacji transatlantyckich i też tego, co dzieje się na Ukrainie. Jaka jest w ogóle twoja ocena tych spraw? Wiesz co, no może jeszcze tylko, żeby uzupełnić tą wizytę von der Leyen. Tam była też mowa o produkcji baterii, o tym, że baterie produkowane, z tego co zrozumiałem, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że była też mowa o tym, żeby baterie do samochodów elektrycznych produkowane w Unii Europejskiej też mogły być instalowane, czy producenci ich mogli liczyć na włączenie do fruktów, że tak powiem, wynikających z Inflation Reduction Act. Natomiast to jest też godne odnotowania, że Stany Zjednoczone podkreślały, czy urzędnicy ze Stanów Zjednoczonych podkreślali, że to nie jest umowa o wolnym handlu i nie ma mowy o umowie o wolnym handlu. Jest bardzo, jeżeli zostanie zawarte, będzie bardzo ograniczone w swoim zakresie, co po raz kolejny pokazuje, że Stany Zjednoczone szybko odchodzą od tego, co dawało, co moim zdaniem było kluczowym elementem pozwalającym im na utrzymanie prymatu w systemie międzynarodowym. To znaczy bycie takim umożliwiającym liberalizacji gospodarczej. Tak? To pamiętajmy, umowę FTA, umowę o wolnym handlu stanowiły kluczowe porządku międzynarodowego, tak? czy było jego istotną tak. częścią. Teraz Stany od tego odchodzą. Co widać zresztą na przykład po tym, jak najpierw Trump sparaliżował organ arbitrażowy Światowej Organizacji Handlu, a potem Biden nie zrobił nic, żeby przywrócić go do życia. Swoją drogą, żeby go zastąpić, Unia Europejska stworzyła alternatywny mechanizm arbitrażowy, który funkcjonuje niezależnie od WTO, chociaż jest w skład komisji orzekającej wchodzą urzędnicy. Więc tak to wygląda. Co do tego, to jeszcze zwróciłem uwagę na to, jak mówiłeś, że Unia Europejska ryzykuje osunięciem się w nieistotność, tak? czy staniem się nieistotną siłą w globalnej polityce. Wydaje mi się, że to już się dzieje i szczerze mówiąc sposób, w jaki Stany Zjednoczone realizują politykę przemysłową, pokazuje, że właśnie to ma miejsce. Ja chciałem zauważyć, że w tym samym momencie, że kiedy von der Leyen i jeździ do Stanów, kiedy toczą się dyskusje w tej Radzie Handlu i Technologii stworzonej pomiędzy USA a Unią Europejską, do Europy przybywają kolejne delegacje i państwowe z szczebla rządu federalnego i rządów poszczególnych stanów amerykańskich, namawiając europejskie firmy do przeniesienia się do Stanów. Na święta Bożego Narodzenia wysyłali kartki, jak nie wiem, chyba wspominałem o tym w poprzednim ekipie, że wysyłali kartki europejskim przemysłowcom, że wesołych świąt i przenieście się do Iowa. Teraz to się powtarza, są coraz agresywniejsi w tym. Właśnie w tygodniu, w tym von der Leyen była w Waszyngtonie, Financial Times opublikował taki artykuł opisujący przemyślenie europejskich przemysłowców, którzy stwierdzali dość jasno, że jeżeli Unia Europejska szybko nie zaproponuje alternatywy, to wszyscy wyniosą się do Stanów. To jest uproszczenie, ale taki był przekaz, że Unia Europejska ryzykuje tym, że inwestycje zostaną wyssane do Stanów z Europy. Przykładem może to być Volkswagen Group, która wstrzymała, czy zagroziła wstrzymaniem produkcji, stworzenia fabryki produkującej baterie. Swoją drogą ta fabryka miała powstać w Polsce albo na Słowacji. Jeżeli Unia Europejska, czy rządy państw europejskich nie zdecydują się na przekazanie i takich subsydiów, na które mogą liczyć w Stanach, to są subsydia na poziomie 10 miliardów dolarów. W międzyczasie, to też myślę warto wspomnieć o tym, w międzyczasie
Mój Boże, straciłem wątek. To może powiem o czym innym. O, przepraszam, o charakteryzacji, o tym, jak scharakteryzował proces prowadzenia tych negocjacji pomiędzy Unią Europejską a Stanami felietonista Financial Times, on się nazywa Shapiro. Tak, Shapiro. On opisał to jako koordynacja ex post, to znaczy Stany Zjednoczone podejmują pewne decyzje, które dotyczą polityki przemysłowej, takie jak udzielanie subsydiów, bez konsultacji z Europejczykami. Europejczycy oburzają się, w odpowiedzi na to prezydent Biden stwierdza, że pochyli się z troską nad zastrzeżeniami swoich sojuszników i przyjaciół i jedność transatlantycka i tak dalej, ale zaznacza jednocześnie, że niewiele może zasadniczo zrobić, bo to poza jego kontrolą, to jest kongres i tak dalej. Potem Stany Zjednoczone oferują zupełnie symboliczne i nieistotne w dużym obrazie koncesje. Europejczycy mówią, że są zadowoleni i sprawa się kończy, tak? Ale w gruncie rzeczy to Europejczycy tutaj w tym momencie są najbardziej poszkodowani, czy tracą najwięcej. I Shapiro twierdził, że Europejczycy, czy zdawał się sugerować, że Europejczycy nie zdają sobie z tego sprawy. Ja myślę, że jest inaczej. Myślę, że Europejczycy zdają sobie z tego sprawę. Przynajmniej ta część elit państw europejskich, która ma znaczenie, która mniej przypomina elity kompradorskie czy tam postkolonialne. W Niemczech myślę, że zdają sobie z tego sprawę. Ale inercja instytucjonalna Unii Europejskiej sprawia, że jest im trudno na to skutecznie zareagować. Natomiast tak, a jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to to, że Unia Europejska, czy Komisja Europejska właściwie zaaprobowała zmianę polityki w ten sposób, że będzie możliwe teraz wyrównywanie subsydiów, poziomu subsydiów przez rządy państw narodowych do poziomu tych, jeżeli jakaś firma będzie rozważała przeniesienie się do Stanów Zjednoczonych, bo dostają ze Stanów subsydia, to rządy europejskie będą mogły te subsydia wyrównywać, z tym, że oczywiście to dotyczy tylko tych państw, które mają zdolności finansowe, żeby coś takiego przeprowadzić, taką operację przeprowadzić, więc siłą rzeczy bogatych państw zachodnich. No i w tym sensie Polska, no tak, tak, ta polityka, o której mówiłeś, ten Net Zero Industrial Act, ja krytykowałem politykę Stanów Zjednoczonych wobec Europy, twierdząc, że będzie trudno przekonać Stanom Europejczyków do stanięcia bardziej po ich stronie, jeżeli chodzi o rywalizację z Chinami, jeżeli nie tylko nie będą oferowały marchewki, a nie tylko kij, ale też tak naprawdę będą karały dodatkowo państwa europejskie właśnie takimi inicjatywami jak Inflation Reduction Act. Jednocześnie, pomimo tego, to jest, trzeba rozdzielić dwie warstwy, uważam, że ta polityka może być nieskuteczna, a w związku z tym może być trudno przekonać Europejczyków do tego, ale ona, to nie znaczy, że uważam, że jestem jej przeciwny, bo uważam, że Polska tak czy inaczej, szczególnie w momencie, kiedy polityka przemysłowa w pełni wróci do Europy, tak jak wspomniałeś, i tak nie będzie w stanie z niej skorzystać. W gruncie rzeczy przez tą politykę zostanie jeszcze twardo, jeszcze bardziej na twardo zabetonowana w statusie półperyferyjnym. No i tak, tak. To niezręcznie kończę tą myśl, ale co zrobić? No właśnie, może kończąc już ten wątek, warto wspomnieć jeszcze o tym, że transformacja energetyczna, która jest elementem, tak, tej nowej strategii przemysłowej Unii Europejskiej, jej celem było uniezależnienie się od paliw kopalnych, przede wszystkim tych sprowadzanych z kierunku rosyjskiego. Natomiast położenie nacisku na to, żeby rozwijać odnawialne źródła energii, sprawia, że Unia Europejska może, chcąc nie chcąc, popaść w inną zależność od innego dostawcy, od Chin. I tu warto zwrócić uwagę na to, co podkreślają chociażby eksperci z belgijskiego think tanku Bruegel, którzy wskazują na to, że 70% produkcji baterii litowo-jonowych przypada na Chiny. Zresztą bardzo podobnie wygląda to w przypadku paneli fotowoltaicznych. Jeśli chodzi o turbiny wiatrowe, no to jest to 60%. 98% surowców metali ziem rzadkich Unia Europejska również sprowadza z Chin. Odejście od tych zależności nie będzie takie proste, a Unia Europejska, przyspieszając właśnie swoją transformację energetyczną i zwiększając w miksie energetycznym rolę OZE, może popaść w
inną zależność od innego mocarstwa, z którym zresztą popada w coraz większy konflikt w wielu obszarach, a też jest zmuszana poniekąd, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, do zajęcia jasnego stanowiska właśnie w tej rywalizacji z Chinami, no to oczywiście będzie rodziło wiele napięć między sojusznikami w NATO, między sojusznikami po obu stronach Atlantyku. Skoro o Chinach mowa, no jest, to nie możemy pominąć bardzo... Jeśli jest jeszcze jedna rzecz, którą może popaść Unia Europejska w związku z prowadzoną przez siebie polityką tą wokół OZE, to jest to również ubóstwo. Wiesz, ja zwrócę tylko uwagę, że wiesz, że zazwyczaj to, kiedy pojawiały się nowe źródła energii, to pojawiały się dlatego, że były bardziej efektywne. Tak? Nie wiem, był maszyna parowa, potem pozyskiwano złoju, tam, potem węgiel, potem ropa naftowa, potem atom i tak dalej. I ta rewolucja energetyczna, która miałaby zajść teraz, jest pierwszą, która nie tylko zachodzi od góry, nie od dołu. Tak? To jest jakby narzucona na poziomie polityki rządowej, a nie racjonalnych działań podmiotów gospodarczych, które widzą korzyści na produktywności po prostu, tak? Więc jest zarzucane od góry i jednocześnie skupia się na źródłach energii, które są mniej wydajne niż wcześniejsze, niż te, które istniały wcześniej. Wiesz, też pamiętajmy, że... No bo tu pojawia się na przykład kwestia atomu, tak? Tu się pojawia kwestia atomu, który przecież... wciąż tak jest nacenzurowanym, jeśli chodzi o tą politykę Unii Europejskiej, jeśli chodzi o finansowanie źródeł czystej energii. Cały czas się tutaj toczą spory, notabene między Francją, między innymi a Komisją Europejską. Francuzom zależy przecież na tym, żeby atom był jednym z tych wiodących źródeł pozyskiwania no nieemisyjnej energii, no a w Komisji Europejskiej są bardzo mocne tutaj obawy przed tym, niechęć, zresztą sami Niemcy również cały czas nie zarzucili przecież mimo wojny na Ukrainie planu wygaszania energetyki jądrowej. Inaczej to wygląda w naszej części Europy, ale właśnie ta sprawa atomu bardzo dobrze obrazuje to, gdzie w tym wszystkim jest efektywność, tak? Sprawczość i to, czy faktycznie mamy do czynienia z postawieniem na realne bezpieczeństwo energetyczne, a nie na jakieś kwestie ideologicznych mrzonek, jak to ma miejsce, jeśli chodzi o tych, którzy forsują wyłącznie stawianie na odnawialne źródła energii. Nie wiem, czy jeszcze chciałeś coś dodać w tym wątku, czy możemy już przejść dalej? Okej. W takim razie warto zacząć kolejną część naszej rozmowy od właśnie z kwestii Chin, o których już wspomnieliśmy, zresztą zawsze o nich wspominamy, zawsze nawiązujemy do Chin, ale Chińczycy ostatnio ruszyli z ofensywą dyplomatyczną, między innymi skierowaną do Europy. Przede wszystkim miała miejsce w lutym podróż najwyższego partyjnego dyplomaty Wanga Yi po państwach europejskich. Odwiedził on, co oczywiście nie powinno nikogo dziwić, Włochy, Francję oraz Niemcy, czyli te państwa, które są z punktu widzenia interesów Chin najważniejsze w Europie. Krótko później mieliśmy publikację dokumentu politycznego, memorandum politycznego państwa chińskiego wobec konfliktu na Ukrainie, które zawierało pewne propozycje, przynajmniej tak się to Chińczykom wydawało, rozwiązania tego konfliktu. No i mieliśmy również wizytę wspomnianego Wanga Yi w Moskwie, a kiedy rozmawiamy dzisiaj, 20 marca, do Moskwy przybył przywódca HRL Xi Jinping ze swoją pierwszą wizytą od czasu rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę. Jak, Albercie, widzisz tę chińską ofensywę dyplomatyczną, bo niewątpliwie jest to pewna próba jakby takiego wyrwania się Pekinu z izolacji, w sumie samoizolacji, którą Pekin na siebie nałożył w związku z tą polityką zero COVID, w której tkwił przez miesiące. No i w ostatnim czasie widzimy bardzo, bardzo aktywną chińską dyplomację na różnych kierunkach. A mi osobiście się wydaje, zresztą nie tylko mi, bo biorąc pod uwagę też szereg innych komentatorów, że adresatem tych wszystkich działań chińskiej dyplomacji jest przede wszystkim globalne południe, któremu Chiny chcą się zaprezentować jako taki broker pokoju.
To właśnie o względy globalnego południa toczy się obecnie gra między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, ponieważ to państwa takie jak Indie, Indonezja, szereg państw Azji Południowo-Wschodniej, także państwa afrykańskie czy Ameryki Południowej, one wszystkie razem wzięte znaczą coraz więcej w globalnej gospodarce. Ich przychylność może mieć kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o rozgrywkę mocarstw, którą właśnie obserwujemy. Jaka jest twoja tutaj ocena, Albercie? Całkowicie się zgadzam. Wiesz, to ja pamiętasz, rozmawialiśmy jakiś czas temu też przez telefon o tym, że wydaje się to być element wspólny pomiędzy tym, jak Chiny i co Chiny w ogóle chcą zaproponować globalnemu południu. I tu widać ciekawy kontrast pomiędzy tym, co próbował zaproponować Emmanuel Macron w swoim niedawno zaprezentowanej wizji tego, jak Francja powinna prowadzić politykę wobec Afryki. Ale widać, że jest tu pewna konwergencja pomiędzy tym, jak myślą o tym Chiny, a jak myśli o tym Rosja. I tu wracamy do przemówienia Władimira Putina w Klubie Wałdajskim, które było pełne i w ogóle ostatnio jest retoryka i Putina, i Rosji jest pełna wzmianek antykolonialnych, których adresatem w sposób oczywisty wydaje się być globalne południe. Wiesz, co do... Mam mieszane... Ja sam nie wiem, szczerze mówiąc, jak interpretować chociażby ten plan pokojowy, który przedstawiła Chińska Republika Ludowa. Zauważmy, że ten 12-punktowy plan był... Był w gruncie rzeczy, tam w gruncie rzeczy nic nie było, tak? To był zbiór zupełnych banałów. Nie było tam nic. Jednocześnie to, co mnie zaciekawiło osobiście, to, bo to się pojawiło mniej więcej, ten plan został przedstawiony chyba tuż po zakończeniu konferencji w Monachium i dosłownie parę dni po tym, jak Stany Zjednoczone poprzez przecieki do mediów, do Wall Street Journal, z tego co pamiętam, zasugerowały, że Chiny rozważają przekazanie Ukrainie broni. I nie wiem tak naprawdę, czy to była, czy Chiny starały się robić damage control, czy z kolei Stany wykonały ucieczkę do przodu. Sam mam mieszane uczucia, szczerze mówiąc, jak to interpretować. To bardziej byłbym ciekawy, co ty o tym myślisz. Natomiast tak, wydaje mi się, że po raz kolejny wydaje mi się, że to już jest fakt, ma miejsce od dłuższego czasu, ale teraz staje się coraz bardziej oczywisty, że centrum przedsiębiorczości, rozwoju technologicznego, centra finansowe przesuwają się nieuchronnie do Azji, na wschód. Zachód, Unia Europejska, znaczy Zachód, Europa, Stara Europa i tak dalej, wydaje mi się, co są coraz mniej interesującym i coraz mniej obiecującym kierunkiem do prowadzenia ekspansji gospodarczej, chociażby przez Chiny. W tym kontekście ciekawsza jest Afryka i to, czy Chiny będą w stanie przedstawić jakiś model gospodarczy, który pozwoliłby na zaangażowanie, na w produktywną aktywność gospodarczą miliardów ludzi w Afryce. I na tle tego po raz kolejny mogę wrócić do Macrona i do tego, jak on przedstawiał wizję Francji, obecności Francji w Afryce, która była mieszanką pustych przeprosin, pustego wyrażania winy, takiej nic nieznaczącej w gruncie rzeczy i nie przedstawiającej sobie za sobą nic wyjątkiem, nie odziania się we włosienicę. I obietnicy zmniejszenia obecności militarnej przez Francję w Afryce. No a w tym samym czasie Chiny prowadzą ekspansję gospodarczą w Afryce. Zauważmy, że na przykład percepcja wśród młodych ludzi w Afryce Chin jest pozytywna jednoznacznie. Natomiast co do interpretacji tego, jak co poeta miał na myśli, jeżeli chodzi o chiński plan zakończenia wojny na Ukrainie, to chętnie bym posłuchał, co ty o tym myślisz. To znaczy moje zdanie jest takie, jak już też tutaj powiedziałem, to znaczy adresatem tych ogólników tego memorandum politycznego wobec konfliktu na Ukrainie był przede wszystkim, czy były państwa globalnego południa i w gruncie rzeczy o to chodziło. Chodziło również o to, żeby zademonstrować, że Chiny, mocarstwo dalekowschodnie, jego rosnąca rola wyraża się między innymi w tym, że konflikt, który ma miejsce w Europie, interesuje Chiny i że Chiny jako rosnące mocarstwo globalne ma pewien pomysł, bez względu na to jak go oceniamy,
czy on jest realny, czy nierealny, ale że może się zaangażować, tak, w tę sprawę. I no jest to jakościowa zmiana, ponieważ jeszcze nawet 10 lat temu nikt by nie pomyślał, że w konflikt, który ma miejsce w Europie, czy o tym konflikcie może się wypowiadać jakieś daleko wschodnie mocarstwo i jeszcze formułować tutaj jakieś tam propozycje rozwiązania tego konfliktu. No jest to ewidentnie tutaj komunikat, który jest wysyłany do całego świata, że rola Chin rośnie. Co do tych informacji dotyczących tego, że Chiny mogą rozważać dostarczenie broni śmiercionośnej Rosji, to również jest ciekawa sprawa. Wydaje mi się, że tak naprawdę na tym może najbardziej zależeć Rosjanom i wcale bym się nie zdziwił, gdyby za jakiś czas okazało się, że to Rosjanie też stoją za tymi przeciekami tych informacji dotyczącymi tego, że właśnie chińska broń znajduje się na froncie, gdzieś w Donbasie na przykład, a takie informacje co chwilę się pojawiają, a to, że w zeszłym roku 1000 karabinów szturmowych Chińczycy sprzedali Rosjanom, a to, że poszły tam również kamizelki kuloodporne, drony, które są wykorzystywane również do celów bojowych, nie tylko obserwacyjnych. Dlaczego Rosjanom miałoby na tym zależeć? No przecież Rosjanom zależy na tym, żeby Chiny wciągnąć bezpośrednio do tego konfliktu. To by było z ich punktu widzenia rozwiązanie bardzo dobre, bo nie pozostawiałoby Chińczykom tutaj pola manewru, a na pewno wzmocniłoby, przynajmniej jeśli chodzi o realizację celów wojennych na Ukrainie, wzmocniłoby pozycję Rosji. Także tutaj faktycznie jest to, byłoby to z punktu widzenia Rosji korzystne. Toczy się jakaś rozgrywka faktycznie wokół tej sprawy. Czy Amerykanom zależałoby na tym, żeby Chińczycy faktycznie dołączyli do tego konfliktu? To jest pytanie za milion, Marku. No właśnie, bo z jednej strony to groziłoby, że konflikt na Ukrainie przybierze ten niepożądany wektor, niepożądany kierunek, bo land lease miałoby potężne konsekwencje, zależy jakie land lease. Z drugiej strony postawiłoby państwa Europy Zachodniej w sytuacji bezalternatywnej. Dokładnie. Bardzo trudno byłoby. Dokładnie. I od samego początku rosyjskiej inwazji obserwujemy narrację amerykańskiej dyplomacji, która ma wskazywać na to, że Chińczycy są partnerem, wręcz sojusznikiem Rosji, w związku z tym należy się opowiedzieć również przeciwko Chinom. Mamy tutaj próbę tworzenia, prawda, tego podziału, autokrację, demokrację i tak dalej. Więc w tym sensie byłoby to na rękę Stanom Zjednoczonym, ale jednak z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, to znaczy wejście Chin do tego konfliktu wiązałoby się też z potężnymi ryzykami dla Stanów Zjednoczonych, tego, że de facto mielibyśmy rozpoczęcie wojny światowej. Nie wiadomo, w którym kontekście, w którym kierunku mogłoby to podążyć. Więc biorąc pod uwagę też zachowanie administracji Bidena dosyć powściągliwe, jeśli chodzi na przykład o kwestie dostarczania broni Ukrainie, obawy przed eskalacją, raczej jestem sceptyczny, że Amerykanie ryzykowaliby, albo przynajmniej ta administracja konkretna ryzykowałaby, czy po prostu podjęłaby takie działania obarczone tak wielkim ryzykiem. No ale sytuacja jest, jak to mówią, rozwojowa i też będziemy się temu przyglądać, bo praktycznie nie ma tygodnia teraz, żeby jakieś kolejne informacje o tym, że chińska broń znajduje się w Rosji i wspomaga rosyjski wysiłek wojenny na Ukrainie. No nie ma tygodnia, żeby się takie informacje nie pojawiały. O Chinach jeszcze dzisiaj będziemy mówić w innych kontekstach, a teraz mówimy o ofensywie dyplomatycznej wobec Europy, ale biorąc pod uwagę wydarzenia ostatnich dni, chyba najważniejszym wydarzeniem jest porozumienie saudyjsko-irańskie, które wznawia jakby relacje dyplomatyczne między Ridżadem a Teheranem. No, to porozumienie zostało zawarte w Pekinie przy udziale Chińczyków. Jak oceniasz ten ruch? Co to nam mówi o właśnie układzie sił w Azji, w rejonie również Oceanu Indyjskiego? No zresztą, jak czytałeś pewnie tą notatkę prasową opublikowaną przez Saudyjczyków, w której w pierwszym zdaniu, jeżeli się nie mylę, dziękowano wylewnie Xi Jinpingowi za udział i za umożliwienie zawarcia tego porozumienia. Przez 4 dni, z tego co pamiętam, były toczone rozmowy od 6 do 10 marca, zakończone rzeczywiście wznowieniem
odnowieniem relacji dyplomatycznych, które zostały zerwane w 14-16 roku, jeśli się nie mylę, po zaatakowaniu ambasady Arabii Saudyjskiej w Iranie zostały zerwane. Wiesz co, no pomijając pytanie o to, czy... Znaczy, na pewno częściowo można powiedzieć, że po owocach ich poznacie. Na przykład po tym, czy Iran wpłynie na bojówki Huti w Jemenie, tak, żeby zaprzestały prowadzenia operacji, czy przestały walczyć z Saudyjczykami. Symbolicznie też ogromna różnica jest w tym, w jaki sposób, i to kolejny przykład tego, jak Xi został przyjęty w Arabii Saudyjskiej pod koniec zeszłego, na początku tego roku, nie jestem pewien, a jak przyjęty został Biden. Też zwróćmy uwagę, że na parę godzin przed poinformowaniem o zawarciu porozumienia, o wznowieniu relacji dyplomatycznych między Riadem i Teheranem, w internecie pojawiła się lista żądań, którą mają Saudyjczycy, wysuwanych przez Saudyjczyków wobec Stanów Zjednoczonych. Czego oczekują od Waszyngtonu, jeżeli mieliby uznać Izrael, uznać dyplomatycznie Izrael. I tam mówiono o wsparciu militarnym, mówiono o wsparciu dla cywilnego programu jądrowego Arabii Saudyjskiej, a parę godzin później dosłownie doszło do publikacji tego porozumienia. No, najprostsza egzegeza jest jasna. Chiny aktywnie zaangażowały się jako broker i skuteczniej, przynajmniej pozornie, tak? Przynajmniej na razie PR-owo, w proces rozwiązywania sporów na Bliskim Wschodzie, procesów też pomiędzy sektami islamu, tak? Pomiędzy sunnitami a szyitami. Uczyniły to z pozycji kogoś, kto jest w stanie rozmawiać z obydwoma stronami, a nie jak Stany Zjednoczone, które z Iranem mają bardzo ograniczone relacje. No i też pamiętajmy o klęsce prób odnowienia czy przywrócenia do życia porozumienia JCPOA, tak? O rozbrojeniu. Czy o zakończeniu irańskiego programu rozwoju broni jądrowej. Więc w tym sensie jest to, jak się wydaje, bo wydarzenie przełomowe, na pewno na poziomie symbolicznym. Chiny angażujące się w proces pokojowy, robiące to skutecznie, ale to też w miejscu, w którym zależy im, żeby panowała relatywna harmonia, tak? Bo jednak Chiny cały czas są importerem ogromnych ilości ropy naftowej z Zatoki Perskiej. Tak to wygląda na moje oko. No właśnie, też ta sprawa była szeroko komentowana w Stanach Zjednoczonych, które oczywiście od lat żywo są zaangażowane w tym regionie ze względów geopolitycznych. Część komentatorów, powołując się na swoje źródła również w Białym Domu, podkreślała, że nic takiego się nie stało, że de facto Stany Zjednoczone to tylko na tym zyskają, bo przecież porozumienie między Saudami a Irańczykami stabilizuje układ sił potencjalnie może stabilizować układ sił na Bliskim Wschodzie, co przecież jest w interesie Stanów Zjednoczonych, które coraz bardziej są zaangażowane w innych regionach świata i tak dalej, i tak dalej. Inna grupa podkreślała z kolei, że to jest robienie dobrej miny do złej gry i Stany Zjednoczone sukcesywnie tracą wpływy na Bliskim Wschodzie. Oczywiście nie znikną z tego regionu, ale jest to kolejny po wycofaniu się z Afganistanu i po też kryzysie amerykańskiej obecności w Iraku, też również w Syrii. Kolejny symbol tego, że Stany Zjednoczone tracą wpływy w tej części świata. Zgadzam się z tobą, że po owocach ich poznacie. Zobaczymy, czy to porozumienie w ogóle przetrwa. Jeśli chodzi o napięcia między obu państwami, to przecież jest ich wciąż wiele i te bojówki, które są wspierane przez Iran, przez Korpus Strażników Rewolucji na całym Bliskim Wschodzie, również przecież nie zaprzestaną swojej działalności. Kwestia Izraela jest również tutaj bardzo istotna, ale przede wszystkim jest istotne tutaj to, co zrobi Iran z własnym programem jądrowym. Bo jeśli faktycznie potwierdzą się te informacje, że Teheran już wzbogacił swój uran do tego stopnia, że jest w stanie wyprodukować broń jądrową, no to na pewno nie będzie to informacja, która wpłynie pozytywnie na te relacje z Arabią Saudyjską, a już tym bardziej z Izraelem. I może zwiastować, że to, że tak naprawdę to porozumienie jest tylko zapowiedzią, no jest taką ciszą przed burzą, tak, która może nadejść na Bliskim Wschodzie. Także zobaczymy. W
którą stronę nam to wszystko pójdzie, ale skoro mowa o kwestiach związanych z sojuszami, skoro mowa o zdradach, bo przecież tutaj pojawiła się również kwestia tak zwanej zdrady domu Saudów, tego, że Saudyjczycy właśnie po raz kolejny pokazują Stanom Zjednoczonym, że ci nie są już ich najważniejszym partnerem i mają wiele innych opcji. Mohammed bin Salman, który jest tutaj książę koronny, następca tronu, który de facto kieruje już dzisiaj poczynaniami tego państwa, ma ambicje, by uczynić Arabii Saudyjskiej właśnie wschodzące mocarstwo, które gra na, gra na wielu fortepianach i ma zdolność do utrzymywania relacji z skonfliktowanymi ze sobą mocarstwami. Urzekł mnie jeden komentarz, który został udzielony właśnie w kontekście tego porozumienia irańsko-saudyjskiego przez jednego z saudyjskich analityków, który zapytany o to, w jaki sposób to porozumienie wpłynie na relacje amerykańsko-saudyjskie, powiedział, że relacje między Waszyngtonem a Riyadem to małżeństwo, ale nie katolickie, tylko arabskie, a w świecie arabskim można mieć wiele żon. Zatem jak widać, Saudowie w ten sposób podchodzą do rzeczywistości. Bardzo dobrze ten komentarz oddaje, wydaje mi się, to w jaki sposób Arabia Saudyjska myśli o swojej roli w świecie, myśli o swojej roli w regionie. Skoro o sojuszach mowa, nie możemy w naszym Power Talks nie wspomnieć o przełomowym wydarzeniu, mianowicie o, i tutaj przechodzimy już dalej na wschód, do Azji Wschodniej, o spotkaniu przywódców Korei Południowej i Japonii. Pierwsze spotkanie na szczycie przywódców tych państw w formie oficjalnej wizyty państwowej. Prezydent Yoon pojawił się w Tokio, rozmawiał z premierem Kishidą. No i tutaj mamy też wymierne efekty tej wizyty. Między innymi została wznowiona współpraca, jeśli chodzi o wymianę informacji wywiadowczych. Korea Południowa również zniosła część sankcji gospodarczych, które też były nałożone na sektory wschodzących technologii, na eksport niektórych produktów do Japonii. No to oczywiście zostało przywitane z wielkim entuzjazmem przede wszystkim w Waszyngtonie, bo dwóch absolutnie kluczowych amerykańskich sojuszników Azji, poróżnionych przede wszystkim, czy między innymi na tle historycznym, zbliżyło się do siebie. No, oczywiście zostało to odczytane w Chinach w sposób bardzo jednoznacznie zły, no bo to oznacza, że ten krąg, który tworzą Amerykanie ze swoich partnerów i sojuszników Azji, zacieśnia się wokół Chin, a Amerykanie no odnoszą jakieś realne, jednak wymierne sukcesy w swojej polityce powstrzymywania Chin na Indo-Pacyfiku. Albercie. Też do Filipin jeszcze, jak sądzę, przejdziemy, ale to jest kolejny element. Możesz wspomnieć o Filipinach, bo to jest kolejny element, tak. Tak, zacieśniającej się próby containmentu. No tak, to jest... Może wspomnij, co się wydarzyło. W 19 roku za prezydentury poprzedniego prezydenta, prezydentury prezydenta, tak. Korea Południowa podniosła po raz kolejny kwestię odszkodowań dla robotników przymusowych i dla kobiet gwałconych przez imperialną japońską armię i przez wykorzystywanych robotników przymusowych przez japońskie korporacje podczas 35 lat okupacji Półwyspu Koreańskiego przez imperialną Japonię, czyli od 1910 do 1945 roku. Teoretycznie ta sprawa została rozwiązana na mocy porozumienia z 1965 roku, kiedy japońskie firmy zgodziły się wypłacić koreańskim firmom z kolei kilkaset milionów dolarów, z tego co pamiętam, dolarów chyba w tamtych czasach, więc pewnie to była dość znacząca kwota. Ale Korea Południowa od czasu do czasu odgrzewała ten spór też. W sądach były po prostu pozwy tych ludzi żyjących jeszcze, domagających się odszkodowań. W 19 roku to był chyba rząd Moona, podniósł po raz kolejny ten problem. Japończycy, którzy, to wiemy chyba doskonale, bardzo specyficznie podchodzą do kwestii przyjmowania winy czy brania odpowiedzialności za zbrodnie popełniane, a to były naprawdę grube zbrodnie, trzeba przyznać, popełniane i w Chinach, i w Korei Południowej, a właściwie japoński rząd, bo wydaje mi się, że firmy byłyby jeszcze ewentualnie gotowe jako takie podmioty na wolnym rynku, byłyby gotowe pewnie coś tam rzucić Koreańczykom z południa, żeby
nie było scen. Ale japoński rząd zareagował dość ostro i jeszcze w 19 roku doszło do takiej sytuacji, że Korea Południowa zawiesiła współpracę o dzieleniu się danymi wywiadowczymi. Ta umowa się nazywa GSOMIA, GSOMIA tak zwana. Z kolei Japończycy w odpowiedzi na to zaprzestali, czy nałożyli ograniczenia eksportowe na sprzedaż koreańskim podmiotom, południowo-koreańskim podmiotom fotorezystów między innymi, czyli materiałów wykorzystywanych w procesie produkcji mikroprocesorów. W odpowiedzi na to Koreańczycy z południa pozwali Japończyków przed ten organ arbitrażowy WTO, o którym już mówiliśmy wcześniej. Przełom, znaczy widać było, że linia narracyjna Korei Południowej, Seulu wobec Japonii zmienia się po wyborze nowego prezydenta, prezydenta Juna. To było zauważalne w jego wystąpieniach i w retoryce stosowanej przez niego wobec Japończyków, czy w stosunku do Japończyków. No i właśnie na początku marca mieliśmy tą, to pamiętajmy, to była jednostronna mimo wszystko deklaracja Korei Południowej, proponująca rozwiązanie tego sporu. Wydaje mi się, że na takiej zasadzie, że to rząd południowo-koreański wypłaci czy południowo-koreańskie firmy, czy rząd południowo-koreański wypłaci południowo-koreańskim firmom jakieś dodatkowe pieniądze, ale nie będzie to Japonia. Japonia zareagowała pozytywnie, czego owocem była wizyta Juna w Tokio w zeszłym tygodniu. Natomiast pamiętajmy o tym, że to była mimo wszystko jednostronna deklaracja, a Japonia relatywnie ostrożnie podchodziła do tego, chociażby dlatego, że po pierwsze to zostało bardzo skrytykowane przez opozycję południowo-koreańską, po drugie w sądach południowo-koreańskich są cały czas te pozwy, a po trzecie południowo-koreańskie społeczeństwo źle na to zareagowało. Wydaje mi się, że ponad 60% respondentów w ankietach jest zdania, że Japończycy nie odczuwają winy za zbrodnie popełniane tam i tak dalej. Więc wydaje mi się, że może być ciąg dalszy, co nie zmienia faktu, że tydzień po ogłoszeniu przez Juna propozycji zakończenia tego sporu poleciał on do Tokio. To była pierwsza wizyta na szczeblu państw chyba od 12 lat. Od 12 lat. Mhm. Jeśli się nie mylę, od 11 roku. W jej trakcie zapowiedziano wznowienie współpracy wywiadowczej, zapowiedziano, czy być może już nawet dokonało się zakończenie sporu, czy tam tego wokół ograniczeń eksportowych, więc to wszystko są dobre wiadomości, no ale pozostają te wątpliwości dotyczące trwałości tego porozumienia jednocześnie, i to jest coś, o czym moim zdaniem warto wspomnieć, bo to po raz kolejny relacja Korea Południowa - Stany Zjednoczone jest bardzo ciekawym przykładem tego, jakie dynamiki są w relacji klient-patron pomiędzy państwami. Tak teraz nieładnie jest mówić klient-patron, ale do tego to się sprowadza. I że jest to relacja dwukierunkowa, nie tylko jak w przypadku Polski najczęściej jednokierunkowa, tylko dwukierunkowa. I w tym kontekście można wspomnieć o wypowiedziach prezydenta Korei Południowej z początku tego roku, kiedy dość bezpośrednio stwierdził on, że Korea Południowa mogłaby rozważyć stworzenie własnego programu jądrowego. Co jest w Polsce nie do wyobrażenia, ale wszędzie skandalizujące, jeśli chodzi o sojuszników Stanów Zjednoczonych, rozważających możliwość proliferacji. Czymś, co umknęło w większości komentatorów, było to, że dzień czy dwa po wystąpieniu prezydenta Juna, w którym mówił on o tej możliwości, zasugerował on również, ja niedawno dotarłem do tej informacji, ale jest bardzo ciekawa, zasugerował, że jeżeli Korea Południowa będzie czuła się zagrożona, że być możliwym atakiem Korei Północnej na swoje terytorium, to być może będzie zmuszana do wyprowadzenia uderzenia wyprzedzającego na północno-koreańskie zasoby jądrowe. Nie wiem, czy o tym słyszałeś, ja dopiero niedawno złapałem tą informację i ona jest ciekawa, bo to jest skrajnie eskalacyjna wypowiedź. Po raz kolejny ona jest tyle skierowana do Korei Północnej, co do Stanów Zjednoczonych, moim zdaniem, w gruncie rzeczy. Koreańczycy z południa sygnalizują Stanom Zjednoczonym, że nie wszystkie decyzje o eskalacji tego konfliktu będą leżały po stronie Stanów Zjednoczonych, że Korea Południowa jako niezależny aktor może wykonać działania, które będą postrzegane za skrajnie eskalacyjne, w związku z czym dobrze byłoby pochylić się nad obawami Seulu, będąc Stanami Zjednoczonymi. I Stany Zjednoczone pochyliły się nad tymi obawami i to dość szybko. Najpierw mówiono o tym, że Korea Południowa i Stany Zjednoczone przeprowadzą dodatkowe ćwiczenia zbrojne, militarne, dotyczące checklist czy przygotowań do ewentualnej reakcji
na użycie broni jądrowej przez Koreę Północną, czy do wzmocnienia rozszerzonego odstraszania nuklearnego, które Stany Zjednoczone udzielają Seulowi. Ale, i tu wracamy do Japonii i Korei Południowej, w marcu pojawiły się też informacje, że Stany Zjednoczone zaproponowały Seulowi i Tokio stworzenie trójstronnego porozumienia bazowanego na natowskiej Nuclear Planning Group, w którym miało być koordynowane i ćwiczone rozszerzone odstraszanie nuklearne Stanów Zjednoczonych, czy przeprowadzanie misji rozszerzonego odstraszania nuklearnego. Co jest wydarzeniem bardzo ciekawym. To jakby formalizacja na więcej niż bilateralnej stopie rozszerzonego odstraszania nuklearnego jest informacją godną wspomnienia. Tak? To też jest pewien przełom. Szczególnie, że otwarcie powiedziano, że ma być wzorowane na Nuclear Planning Group natowskiej. Więc można uzyskać dość sporo od Stanów Zjednoczonych, jeśli wie się jak i wie się czego chce i wie się w jaki sposób do tego dojść i nie internalizuje się amerykańskiej logiki myślenia o odstraszaniu jądrowym bezkrytycznie, jak robi się to w Polsce, jeżeli ktoś w ogóle o tym myśli. Pardon, wybacz mi za agresywne tezy. A wracając jeszcze, do Filipin. Tak, wspomnij jeszcze o Filipinach, bo tam Amerykanie również, co ciekawe, biorąc pod uwagę również to, że Filipiny mają bliskie związki gospodarcze, zresztą tak jak Korea Południowa z Chinami, to jednak nowy prezydent Marcos zdecydował się na to, żeby jednak zbliżyć się, dokonać zbliżenia ze Stanami Zjednoczonymi w obszarze bezpieczeństwa. Przedkłada chyba, tak się wydaje, tutaj zarówno Korea Południowa, jak i Filipiny te względy bezpieczeństwa nad kwestie gospodarcze. No i zezwoliły Filipiny na to, żeby Amerykanie rozbudowali swoją obecność wojskową na północnej części Półwyspu Luzon, co jest kluczowe, jeśli chodzi o lokalizację, ponieważ te bazy amerykańskie, do których Amerykanie będą mieli dostęp, są położone stosunkowo blisko cieśniny tajwańskiej, co sprawia, że amerykańska obecność na Filipinach zupełnie kluczowa, jeśli chodzi o obecność w pierwszym łańcuchu wysp i potencjalnym zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w ewentualny konflikt w cieśninie tajwańskiej jest absolutnie kluczowa. No i Amerykanie faktycznie odnieśli tutaj również na tym kierunku realny, wymierny sukces właśnie w postaci tego porozumienia z rządem w Manili, żeby właśnie zwiększyć czy uzyskać dostęp do tych baz w tej północnej części Półwyspu. To Albercie, jednym zdaniem byś to skomentował, bo czas naszej rozmowy powoli dobiega końca, a jeszcze na końcu chcielibyśmy chwilę porozmawiać o porozumieniu AUKUS. Tak, no to rzeczywiście jest duża, wydaje mi się, że to jest dość duża rzecz, bo to może ograniczyć, to może domknąć cieśninę Luzon, tak, te też dość słynną, i wejście na Morze Południowochińskie. Poza tym to jest 5 baz i część z nich też będzie zlokalizowana na południu kraju, wydaje mi się, że na Palawan też. Co z kolei oznacza, że te bazy amerykańskie mogłyby być relatywnie blisko formacji spornych na Morzu Południowochińskim. Spratlys, wydaje mi się, że chodzi tu o archipelag Spratlys. Więc rzeczywiście, jeżeli to porozumienie będzie oznaczało stałą obecność marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, to jest to duże wydarzenie. Też rzeczywiście jest to ciekawe, bo to Marcos Junior, Ferdynand Marcos Junior, znany również jako Bong Bong, wydaje się spiritus movens tej zmiany polityki Filipin. Za poprzedniego prezydenta Duterte, nie było mowy o tego rodzaju współpracy, raczej była ona dość gwałtownie ograniczana. Duterte groził w ogóle zawieszeniem czy zakończeniem współpracy Visiting Forces Agreement. Jeżeli dobrze pamiętam, tam były dwie umowy, była też druga, nie jestem pewien, którą chciałbym powiedzieć, ale groził jej wypowiedzeniem ze Stanami Zjednoczonymi. Teraz to się zmieniło, jednocześnie warto pamiętać, że z tego co rozumiem, nie jestem ekspertem od poszczególnych krajów w Azji Wschodniej, polityka na Filipinach jest dość mocno dynastyczna i są nawet wewnątrz dynastii Marcosów. Pamiętajmy, że papa Marcos Senior był dyktatorem, tak? Dopóki nie został obalony i nie spędził reszty życia na Hawajach, jeśli się nie mylę, był przywódcą Filipin. Natomiast siostra Marcosa Juniora, obecnego prezydenta Filipin, krytykuje go za tą proamerykańską, ewentualnie antychińską politykę dość jednoznacznie, więc pytanie, jak w przyszłości rozwinie się ta współpraca. Pamiętajmy też, że z tego co pamiętam, córka Duterte jest wiceprezydentem pod Marcosem Juniorem. Nie wiem, czy ty pamiętasz to lepiej, ale wydaje mi się, że tak właśnie jest.
Więc są znaki zapytania, natomiast to duży sukces, też warto wspomnieć, że Duterte nie tylko rozwija współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, ale też chociażby z Japonią. Marcos. Marcos. Był niedawno w Japonii, spotkał się z premierem Kishidą i nawet podczas tych spotkań stwierdził, że rozważa się, czy myśli się o możliwym zawarciu przez Filipiny analogicznej umowy o współpracy wojskowej, Visiting Forces Agreement, co obowiązuje pomiędzy Filipinami a Stanami Zjednoczonymi. Więc no, to jest znaczący, tak. To jeżeli ta współpraca będzie kontynuowana, to będzie zdecydowanie znaczący krok w stronę containmentu Chin. Mhm. Co Chiny zauważają, jeszcze zanim przejdziemy do AUKUS, to warto wspomnieć, że były dwie sesje OZPL i konsultatywnej, które odbywają się co roku, służyły akurat w tym roku do podbicia, że tak powiem, oficjalnego zmian wewnątrz KPCH, które zostały uzgodnione podczas 20. zjazdu w październiku ubiegłego roku. Tam było parę ciekawych rzeczy, na przykład Chiny ciekawie mówiły o cyfryzacji i o zamiarze znacznego skupienia się na rozwoju industrialnego czy przemysłowego 5G, przemysłowego internetu rzeczy i tak dalej. To było interesujące, ale to, jak sądzę, jest temat na osobną rozmowę. To, co moim zdaniem było dość rzadkie, to ostre wypowiedzi nowego ministra spraw zagranicznych Chin, czyli Qin Qinggang, ja źle wymawiam, proszę wybaczyć, ale jego i samego Xi Jinpinga, którzy bezpośrednio odnosząc się do Stanów Zjednoczonych, oskarżyli Stany o próbę containmentu, o próbę powstrzymania rozwoju Chin i cofnięcia ich w rozwoju. Wiadomo, że Chiny to nie jest żadna nowość, Chiny zdają sobie z tego sprawę, ale z tego, co mi wiadomo, to zazwyczaj te oskarżenia były formułowane bardziej pośrednio, że pewne kraje dążą do utrzymania hegemonii, do stworzenia polityki blokowej i tak dalej. Nie wymieniały z imienia i z nazwiska Stanów Zjednoczonych. Teraz to się zmieniło. Więc to też było godne odnotowania, tak samo jak słowa o tym, że tak naprawdę Chiny zagrały w otwarte karty ze Stanami Zjednoczonymi, mówiąc, że żadne barierki nie pomogą, jeżeli Stany Zjednoczone będą próbowały doprowadzić do containmentu Chin. I to ciekawie współgra z tymi informacjami, które pojawiały się już od kilku miesięcy, czy może nawet lat, że Chiny często nie utrzymują komunikacji stałej ze swoimi partnerami ze Stanów Zjednoczonych. Tu chodzi szczególnie o siły zbrojne, tak, żeby uniknąć nieprzewidzianej eskalacji na Morzu Południowochińskim chociażby. Natomiast warto zauważyć, to jest ogólna uwaga, że w tym układzie, który teraz ma miejsce, stabilność strategiczna jest mniej pożądana, bo stabilność strategiczna zawsze pęta sprawczość. Więc stabilność strategiczna, utrzymanie stanu stabilności strategicznej i przewidywalności niekoniecznie jest na rękę Chinom, nie musi być koniecznie na rękę Chinom, więc oczekiwanie, że one będą na to gotowe i że utrzymają otwarte kanały komunikacyjne, żeby uniknąć niekontrolowanej eskalacji, przypadkowej eskalacji na Morzu Południowochińskim, może być trudne dla Stanów do osiągnięcia. To dwa słowa komentarza ode mnie, bo wspomniałeś o tym faktycznie, że zarówno minister spraw zagranicznych Chin, jak i sam Xi Jinping ostatnio wprost oskarżają Stany Zjednoczone o powstrzymywanie Chin, o supresję, o próbę właśnie tutaj ograniczenia rozwoju Chińskiej Republiki Ludowej. W ogóle ta retoryka Chin wobec Stanów Zjednoczonych, ona również się zaostrzyła. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Chińczycy wypuścili swój plan pokojowy, chociaż to nie jest plan pokojowy, tylko memorandum polityczne wobec konfliktu na Ukrainie, na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych HRL pojawił się dokument pod tytułem US Hegemony and Its Perils, który jest takim, on ma za 5 rozdziałów, nie jest to długi dokument, ale on dotyczy właśnie tego, w jaki sposób rozwijał się amerykański hegemonizm, amerykański imperializm, jak to określają Chińczycy, i wszystkie, można tutaj powiedzieć, grzechy główne, które są sformułowane pod adresem Stanów Zjednoczonych, są tutaj przez Chińczyków wymienione. Jest to tak naprawdę atak na pozycję Stanów Zjednoczonych w systemie międzynarodowym.
Także widać już, że Chińczycy w ostatnim czasie intensyfikują ten swój przekaz właśnie taki antyamerykański, mocno go zaostrzając. Stany Zjednoczone, tak jak tutaj już wspomnieliśmy, czynią konkretne kroki w celu powstrzymywania Chin. Jednym z nich, z tych ostatnich znaczących, jest kolejny etap umowy AUKUS. Śledziłeś tę sprawę od początku, ona dotyczy między innymi współpracy wojskowej, ale nie tylko, bo tam mamy współpracę w obszarze sztucznej inteligencji, komputerów kwantowych, cyberbezpieczeństwa, ale można powiedzieć rdzeniem, sercem tej umowy jest kwestia tutaj umowy dotyczącej sprzedaży, czy też nawet budowy okrętów podwodnych o napędzie jądrowym. No właśnie, jak oceniasz ten najnowszy etap porozumienia między Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Australią, bo tutaj też również ten plan jest rozpisany na dekady. Tak, no w ubiegły poniedziałek w bazie San Diego spotkali się Biden, Albanese, mam straszny problem z jego nazwiskiem, ale premier Australii, Anthony Albanese i Rishi Sunak, czyli premier Wielkiej Brytanii. Już na parę dni przed tym spotkaniem były przecieki dość precyzyjne co do tego, oczywiście ta umowa dotyczyła AUKUS, ale najistotniejsze, jak mówiłeś, centralnym elementem tego paktu jest plan nabycia przez Australię 8 okrętów podwodnych o napędzie jądrowym. I na parę dni przed tym spotkaniem detale czy szczegóły tego porozumienia były mniej więcej jasne, więc może skrótowo tylko powiem, że Australia ma nabyć 3 z opcją do kupienia kolejnych 2 okręty podwodne klasy Virginia od Stanów Zjednoczonych, starszych generacji, to prawdopodobnie, nie wiem. Wydaje mi się, że teraz te najnowsze są Block 5, Block 5, które mają w sobie coś, co nazywa się Virginia Payload Module, co pozwala na przechowywanie na pokładzie okrętu czy wystrzeliwanie z okrętu wielkiej ilości pocisków manewrujących albo balistycznych. Australia kupuje starsze modele tych okrętów, które tej zdolności nie posiadają. Początkowo 3, być może 2 dodatkowe do przekazania tych okrętów stronie australijskiej ma dojść w roku na początku roku 2030. Następnie Australia ma zakupić, czy ma wybudować, ma opracować razem z Wielką Brytanią projekt własnego okrętu podwodnego na bazie następcy okrętów podwodnych brytyjskich klasy Astute. To również są okręty podwodne o napędzie jądrowym, ale wyposażone konwencjonalnie. I ten wspólny projekt, okręty tego wspólnego projektu mają być budowane zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w kontekście pozyskania pierwszych tych okrętów mówi się o roku 2040, czy o początku lat 40 nawet, zakładając, że nie będzie żadnych obsów. Więc no jest to dość odległa perspektywa, a jednocześnie można sobie wyobrazić, że w pewnym momencie Australia będzie musiała obsługiwać 2 typy okrętów podwodnych o napędzie jądrowym. To są duże, bardzo skomplikowane jednostki. Australia nie ma żadnego doświadczenia w operowaniu nimi. A więc wydaje mi się, że zaczerpnęli troszkę z chwalebnej polityki logistycznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, która też lubi mieszać różne typy uzbrojenia ze sobą. To będzie bardzo trudne, jak sądzę, dla Australijczyków. No jednocześnie, tak mówiąc najogólniej, charakterystyka okrętów podwodnych o napędzie jądrowym, czyli takich zdolnych do operowania z dala od swoich baz, wskazuje na to, że to już jakby nie jest nowa wiedza, że ona wpisuje w sposób nieunikniony Australię jako część tylko większej strategii Stanów Zjednoczonych powstrzymywania Chin. Bo one nie służą do obrony wybrzeża Australii przed ewentualnym atakiem, tylko służą do prowadzenia operacji ofensywnych bliżej wybrzeży Chin. Oczywiście Australia sama w sobie nie jest w stanie prowadzić takich operacji, tylko będzie siłą rzeczy wpisana jako element strategii Stanów Zjednoczonych. Więc w gruncie rzeczy wydaje się, że ta umowa betonuje Australię jako element architektury bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie ta umowa jest bardzo droga, trzeba przyznać. To będzie prawie 370 miliardów dolarów do 2050 roku, jeżeli dobrze pamiętam, co oznacza, że tam 368 miliardów dolarów, to jest prawie tyle, ile wynosi ustawa o redukcji inflacji, tak? Którą Amerykanie wprowadzili. Więc to są olbrzymie absolutnie kwoty. Nie? Hugh White, zresztą znany w Polsce, zdążył już skrytykować rząd w Canberrze za to porozumienie.
Między innymi przede wszystkim podstawowy zarzut, jaki wysuwał pod adresem obecnego rządu, jest taki, że Australia de facto jest związana już trwałymi więzami strategicznymi ze Stanami Zjednoczonymi bez żadnych możliwości, bez żadnych opcji rozluźnienia tych więzi. Oczywiście sam Hewitt również jest tutaj zwolennikiem współpracy australijsko-amerykańskiej, ale przede wszystkim był krytykiem tego, żeby Australia jednak nie pozyskiwała okrętów o napędzie jądrowym, ponieważ te, tak jak wskazałeś, one mają służyć przede wszystkim do projekcji siły daleko na obszar wschodniego Pacyfiku, wokół cieśniny tajwańskiej, a nie do zabezpieczenia podstawowych interesów narodowych Australii. Wspomniałeś o problemach związanych z tym porozumieniem, jeśli chodzi też tutaj o odbiór tego porozumienia ze strony regionalnych graczy. Indonezja również oprócz Chin wypowiadała się bardzo negatywnie na temat AUKUS, na temat pozyskania tych okrętów podwodnych przez Australię, co może zwiastować napięcia na linii Canberra-Jakarta. Natomiast warto też podkreślić to, że Australijczycy już teraz mają problem z personelem obsługującym ich obecne okręty klasy Collins, które to wymagają około 60 marynarzy, co nie jest dużą liczbą. Natomiast okręty klasy Virginia, z tego co mi wiadomo, potrzebują mniej więcej 140-osobowej załogi. To są duże różnice. No i zobaczymy, jak Australijczycy w ogóle sobie z tym poradzą, z rekrutacją. To też załoga to są specjaliści, prawda, wysokiej klasy fachowcy. To jest trudna, wymagająca służba, często wielomiesięczna, bo przecież te okręty mają znacznie dalszą możliwość projekcji siły. No także no zobaczymy, tak jak wspomniałeś, plan rozpisany na dekady do lat 50. XXI wieku. Na pewno sukces z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Tu jeszcze warto wspomnieć o jednej rzeczy, mianowicie takiej, że Amerykanie uzyskują też dzięki tej umowie możliwość rozbudowy swojej obecności wojskowej w bazie w Perth na północnej części Australii, co czyni z Australii, czy wzmacnia rolę Australii jako sanktuarium dla amerykańskiej marynarki wojennej. Natomiast Australijczycy w ramach tej umowy zobowiązali się do rozbudowy... Słucham? Przepraszam, musiałem wejść, bo jak prymus musiałem, wiesz, do budowy nowej bazy na wschodzie, na wschodnim wybrzeżu. Tak, 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 ale też Australijczycy zobowiązali się do tego, że oni wyłożą pieniądze na rozbudowę zdolności stoczniowych, tak, do produkcji okrętów w Stanach Zjednoczonych też. Tak. Więc no to jest z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych oczywiście bardzo, bardzo dobra, bardzo dobry deal, tak. Ale wracamy tutaj do jeszcze tego problemu, że no właśnie, jak w ogóle, jak wiesz, bo z tego co pamiętam, oni zaoferowali 2 miliardy, czy przekazują 2 miliardy amerykańskie i chyba miliard brytyjskiej, przynajmniej łącznie 3 miliardy na rozbudowę bazy stoczniowej w Stanach i w Wielkiej Brytanii. Ale tu cały czas pozostaje problem przepustowości, tak, czy zdolności produkcyjnych. Pamiętajmy, że Stany są obłożone, czy amerykańskie stocznie są obłożone na wiele lat i okrętami SSBN klasy Columbia, czyli tymi, które mają napęd jądrowy, ale przenoszą też strategiczne pociski jądrowe z jednej strony, a z drugiej strony okrętami Virginia tymi właśnie, więc to jest duży problem, a amerykańska baza stoczniowa wygląda bardzo źle. Ostatnio słuchałem wystąpienia sekretarza marynarki wojennej USA, Del Toro on się nazywa, i on wspomniał, że jedna chińska stocznia, nie wiem, o której mówił, być może to była Dalian, ma większe zdolności produkcyjne niż cała amerykańska baza produkcyjna, przemysłowa, stoczniowa, więc pytanie w ogóle na ile i w jakim terminie Amerykanie będą w stanie zrealizować te zamówienia. To polecamy Państwu w temacie marynarki wojennej obu stron, czyli Chin i Stanów Zjednoczonych, rozmowę Alberta z Toshi Yoshiharą na Strategy in Future. W tym miejscu postawmy kropkę. Będziemy kontynuować oczywiście nasze rozważania w ramach Power Talks w kolejnym miesiącu. Państwu bardzo dziękujemy za rozmowę. Wszystkim tym, którzy wytrwali z nami tutaj ponad godzinę tej rozmowy, dziękujemy. Serdecznie Państwa pozdrawiamy. Zachęcamy do subskrypcji kanału, a ja również tradycyjnie zachęcam do lektury magazynu Układ Sił. Najnowszy numer jest już dostępny. Jest również dostępny w salonach Empik. Także zachęcam do nabycia i lektury. Albercie, dziękuję. Do zobaczenia. Dzięki bardzo. Do zobaczenia za miesiąc.